Panie profesorze, dołączył Pan do grona ekspertów Narodowej Rady do Spraw Zdrowia przy prezydencie RP. Jakie są zadania tej rady i priorytety na 2021 rok? Tak, no rzeczywiście bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jednocześnie bardzo dziękuję, że Pan Prezydent wskazał mnie jako osobę do Rady Funduszu Medycznego razem z Panem Profesorem Piotrem Czałderną przy Ministrze Zdrowia. Dlatego, że rzeczywiście kilka elementów krytycznych, jeśli chodzi o działanie tej Rady przy Panem Prezydencie, jest takie, że na pewno skupimy się na pandemii. No, tego tematu nie da się uciec, czyli będziemy na pewno służyli pomocą i poradą i te swoje rekomendacje przekazywali Ministerstwu Zdrowia z punktu widzenia zarządzania pandemią, z punktu widzenia medycznego, ale bardziej nie zarządzanie samym elementem na przykład programu szczepień czy restrykcjami, bo to jest nie nasza kompetencja, broń Boże, ale na przykład z punktu widzenia właśnie co zrobić, ażeby poprawić diagnostykę, rozpoznawanie tych chorób, które rzeczywiście najbardziej ucierpiały w dobie pandemii. No i w trakcie pierwszego spotkania właśnie ja miałem taką prezentację, czyli jak powinny się zachować szpitale specjalistyczne w dobie postpandemii, żeby powrócić do tego poziomu, albo jeszcze, żeby ten poziom był lepszy niż przed pandemią, jeśli chodzi o rozpoznawalność chorób przewlekłych i właściwe, optymalne leczenie. Oczywiście tam jest wiele różnych elementów, które będziemy jeszcze poruszali, bo chociażby projekt, który pan minister Balicki prowadzi, to jest projekt sieci ośrodków dla osób 75+, czyli wreszcie bardzo mocne skupienie się nad opieką nad osobami w wieku podeszłym, czego brakowało w Polsce, to nie ukrywam, czy wreszcie kwestia zadań i programu w ramach Funduszu Medycznego, które pewnie się pojawią od połowy roku, a to będą właśnie zadania związane z chorobami rzadkimi, z lekami innowacyjnymi, z oddłużaniem i modernizacją szpitali, tych najbardziej specjalistycznych i nie tylko, i wieloma jeszcze innymi programami, które są krytyczne z punktu widzenia właśnie skuteczności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, czy też coś, co na pewno będę ja mocno chciał zrobić, bo taki sobie cel postawiłem ja osobiście, żeby bardzo promować profilaktykę pierwotną, bo niestety Narodowa Strategia Onkologiczna czy Narodowa Sieć Kardiologiczna niewiele mówią o profilaktyce pierwotnej, czyli o tym, co trzeba zrobić, żeby uniknąć choroby albo co trzeba zrobić, żeby ta choroba pojawiała się możliwie jak najpóźniej, tak? Czyli nie skupiamy się na opiece, diagnostyce, jak już jest choroba, bo to jest zupełnie naturalne, mamy program związany z opieką onkologiczną, wystawianie Cardilo, mamy programy profilaktyki, które nie do końca dobrze funkcjonują z punktu widzenia mammografii i na przykład cytologii, to też podnosiłem, że chciałbym bardzo mocno wrócić i zachęcić Ministerstwo Zdrowia do powrotu do tych programów profilaktyki, gdzie rzeczywiście u nas była ta edukacja kobiet, to zachęcanie do wykonywania częstych, regularnych badań profilaktycznych. Ale z drugiej strony, żeby właśnie nie skupiać się tego, że pacjent ma już zawał, trafia do kost zawał na przykład i oczywiście w ramach tego kost zawał jest skutecznie leczony, ale dlaczego w ogóle u niego zawał nastąpił? Skupmy się na tym, żeby u tego pacjenta do tego zawału nie doszło. Bardzo liczę na to, że program może 40+, który pan minister zaproponował, będzie właśnie taką odpowiedzią, bo proszę też pamiętać, że profilaktyka pierwotna zarówno chorób nowotworowych i chorób serca i wielu innych, to jest taka sama, to jest edukacja lekarzy i pacjentów, to jest zdrowy styl życia, czyli wysiłek, dieta i wreszcie unikanie używek. Tak? To jeżeli spełnimy te trzy elementy, to w tym momencie naprawdę możemy być tak skuteczni, jak są na przykład Słoweńcy i ten przykład też pokazywałem na mojej prezentacji, w której też uczestniczył pan minister Niedzielski, że w 2007-2008 roku, może troszkę wcześniej, rozpoczął się program, Narodowy Program Profilaktyki Sercowo-Naczyniowej na Słowenii. De facto po 10 latach, w 2010-2012 roku, jak przedstawiono wyniki, uzyskano ponad 50-procentową redukcję zgonów z powodu chorób serca i naczyń. Nie muszę nikogo przekonywać, że cost effectiveness, czyli wskaźnik kosztowo-efektywny takiego działania jest dramatyczny. Pozytywnie dramatyczny. I natomiast tutaj potrzebna jest decyzja, bo oczywiście zawsze w tle jest sytuacja taka, że znacznie prościej uzyskać efekt, jak mamy program prewencji wtórnej, bo na przykład w aspekcie kost zawału już po roku mamy jakieś tam efekty bardzo korzystne. Natomiast
zawsze dla rządzących jest, jak ktoś mówi, ok, ale perspektywa takiego efektu będzie po 10 latach, po 8, 10, 12 latach, to ktoś mówi, Matko Boska, ale przecież ja tylko rządzę 2, 3, może 4 lata, więc to nie dla mnie. Trochę pół żartem, pół serio mówię, ale to słyszę mniej więcej od rządzących przez ostatnie 20 lat, czy 25 lat, jak się zajmuję tym. Więc naprawdę będę bardzo mocno w ramach właśnie Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie Rzeczpospolitej bardzo to propagował, zachęcał, żebyśmy zaproponowali w ramach tej Rady taki program profilaktyki pierwotnej. Mam nadzieję, że mi się uda, bo właśnie w takim celu, jako jeden z głównych celów, który sobie ja postawiłem, tam poszedłem i jednocześnie zrobię wszystko, żeby środki w ramach Funduszu Medycznego, te ogromne pieniądze, których nawet może być 6 miliardów na ten rok, żeby rzeczywiście spełniły te pierwotne założenia pana prezydenta jako inicjatora tego funduszu medycznego, jak również, żeby Ministerstwo Zdrowia rzeczywiście, jestem pewien, że tak będzie, te środki trafiły właśnie w te miejsca, gdzie rzeczywiście przez lata były spore zaniedbania, na przykład te choroby rzadkie, o których tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.